Przygoda Krasna Lachałabały. Był piękny letni dzień. Poszedł Tadeuszek do ogródka. W ogródku rosły czerwone maki. Siadł sobie Tadeuszek przy makach. Nagle, co to? Jeden maczek zszedł z grządki i po ogródku biega. Staje przed Tadeuszkiem i mówi: Krasnal jestem, z rodu Krasnali, hałabała na imię mi dali. Jeśli chcesz, opowiem ci swoje przygody. Cupnął Krasnal na ziemi, nóżki po turecku skrzyżował i gadu, gadu. Pewnego razu, a było to jesienią, zaprosiłem Wilgę, Jaskółkę, Kukułkę i Słowika. Nie odmówicie mi tej radości, przyjdźcie do mnie za 3 dni w gości. Upiekę wam placek z borówkami, będzie uczta nad ucztami. Będziemy kukać, fiukać na cały las, miło nam zejdzie czas. Zaraz zabrałem się do roboty. Trzeba było nazbierać borówek, pszczółki o miód poprosić i placek upiec. Wyskoczyłem więc na podwórko i patrzę, czy po powietrznym moście nie lecą goście. Czekam i czekam, a tu nie ma nikogo. Cóż to się stało? A wtem zza drzewa jesień mi odpowiada: wszystkich twoich gości wyprawiłam dziś za morze. A więc na nic moje kłopoty, na nic borówek zbieranie, na nic placka pieczenie. Sam zjem cały placek. A tymczasem zbliżała się już do leśnego brzegu zima. Cały las śnieżnym puchem zasypała. Wyskoczyłem z dziupli, patrzę, a tu baba Saba chrust na plecach niesie. Do czego ten chrust, babo? Pytam. A na ogień w chacie. A do czego ten ogień? Na wody grzanie. A do czego ta woda? Na klusek gotowanie. A do czego te kluski? Na wesele Józki. A to zaproś mnie, babo, na to wesele, mówię, a baba Saba na to. Zaproszę cię na wesele, ale musisz mi przynieść bukiet zielony, co szczęście do chaty sprowadza. W zimie bukiet zielony? Pójdę do misia i zapytam, co to być może, co na bukiet się zda i szczęście przynosi. Tylko sen, krasnalu, zamruczał śpiący miś. Tak, ale ze snu bukietu nie zrobię, pomyślałem i poszedłem do borsuka po radę. Tylko sen, krasnalu, zamruczał śpiący borsuk. Tak, ale ze snu bukietu nie zrobię, pomyślałem. Wtem z wysokiej topoli zawołała jemiołuszka: zrób bukiet z jemioły. Jest zielona, ma białe, smaczne jagody, które przynoszą mi szczęście. Poszedłem więc z bukietem zielonym do baby Saby. Ale piękny krzaczek znalazłeś, zawołała uradowana. Cieszyli się wszyscy goście i tańczyli do samego rana. Słuchał Tadeuszek krasnalowych bajek. Wreszcie hałabała zerwał się i mówi: a teraz zabawimy się w chowanki. Ty kryjesz. Zakrył sobie oczy Tadeuszek, policzył do 3 i dalejże szukać hałabały. Patrzy, woła, szuka. Nie ma go, tylko cisza dokoła i makowe płatki z wiatrem kołyszą się lekuchno.